Zaczniemy nasz kurs od odszycia rozporka podszewką. Rozporek tak zwany na styk. Tu Wam pokażę fragment, który już mam zrobiony. Czyli tu jest Wasza spódniczka, bardziej rozporek na spódniczce. Na styk, czyli oba brzegi są do siebie, a nie na zakładkę. O tym będzie w następnej części. I jest to na dodatek jeszcze wykończone na dole kopertką. Macie tutaj taką ładną kopertkę. Tak? I do tego wszędzie jest podszyta podszewka, zamknięty rozporek cały, nigdzie nie dostaniemy się, bo jest wszystko przyszyte na maszynie. Tak? Widzimy to wszystko. Dodatkowo zwrócę Wam uwagę, tu może mało czytelne, ale na naszej pracy za chwilę, jak będziemy szyły na materiale razem, wspólnie, to ta część będzie wyróżniona, będzie inna. Ja tu zrobiłam jednakowa podszewka i ten tutaj kawałek materiału wzmacniający nasz rozporek, żeby to nam nie pękało przy chodzeniu, nie rozdzierało się. Możemy wstawiać tutaj taką ładną wstaweczkę jako ozdobę. Na płasko wygląda to tak. Mamy do wsunięcia i mamy do przykrycia. Mamy rozporek na zakładkę. Tak? Jest. I teraz na drugiej stronie musimy się tutaj, że tak powiem, skupić nad podszewką. Podszewka z jednej strony będzie odliczana bardzo podobnie jak w poprzednim, czyli od krawędzi cięcia odliczacie wartość obłożenia i w tym przypadku nie skracacie podszewki tutaj. Teraz czas na kolejny detal. Zrobimy rozcięcie w rękawie, tak zwany domek. To jest wykończenie w koszuli męskiej, w bluzce damskiej, koszulowej. I mankiet na dole. Rozcinamy sobie. Ja zrobiłam to rozcięcie na 10 cm. Narysowałam linię w odpowiednim miejscu. Umówimy się, że ona jest tu, gdzie potrzeba, czyli ta, gdzie będziemy odszywały właściwy domek, jest przecięta w odpowiednim miejscu. Jest to tył rękawa. Czyli tak, żeby Wam rozcięcie wypadło po łokciu, a nie z przodu. Do góry mam prawą stronę pliski. Przykładam prawą stroną do prawej nasz rękaw i teraz, no, żeby nie wiem co, nie da się tego zrównać i przyszyć cały czas z równym zapasem, bo tu w tym miejscu będą nam się robiły takie zakładki, tak? Wobec tego, jak to się robi. A teraz zaczynamy następne, kolejne detale, kieszenie. Tutaj pokażę Wam różnorodność, jaką możemy sobie zaobserwować na różnego rodzaju naszych ubraniach. Natomiast nie jest to na pewno wszystko, co się w tym temacie dzieje. Wybiórczo dzisiaj zrobimy kilka, żebyście zobaczyli, jak to się dzieje, że w dosyć prosty sposób można ładnie odszyć kieszeń, ale trzeba być bardzo precyzyjnym, bardzo dokładnym przy tego typu detalach. Zresztą jak przy wszystkich detalach, precyzja to jest podstawa. I teraz tak, zrobimy pierwszą kieszeń z takich podstawowych, czyli z dwoma pasplami. Wszelkie oznaczenia. Rysuję kieszeń 14 na ramkę na kieszeń, może bardziej, na 14 na 2. Taki sobie dzisiaj wymiar wybrałam. To nie znaczy, że to jest jedyny wymiar słuszny. Mogą być różne. Ramka na naszą kieszeń z dwiema wypustkami, przepraszam, będzie miała wymiar 14 na 2. Z ramka jak w oknie. I teraz wszystkie oznaczenia powinniśmy nanosić przecież na, to jest Wam wiadome, zapewne na lewej stronie, ale do pracy nad kieszeniami musimy mieć ten obraz po prawej stronie.